randkowym show TVP emocje sięgną zenitu. Kandydatki Marcina się pokłócą, jedna z nich będzie chciała wyjechać z gospodarstwa. Wiktoria i Sebastian z drugimi połówkami będą snuć miłosne plany, a wybranek Agaty podda się srogiej ocenie jej rodziny. Co wydarzy się w 9. odcinku Rolnik szuka żony? Do tej pory jedynymi rolnikami, którzy nie zdecydowali się na wybranie jednej osoby, zostali Rafał i Marcin. W domu każdego z kawalerów wciąż zamieszkują dwie kandydatki. Ania i Magda, które zaciekle walczą o względy Marcina, ciągłej niepewności nie zniosą dobrze. Pomiędzy dziewczętami dojdzie do impulsywnej wymiany zdań podczas wieczornej imprezy przy grillu. Będą dla siebie na tyle nieprzyjemne, że jedna z nich będzie bliska rezygnacji z dalszej rywalizacji w Rolnik szuka żony. W 9. odcinku Rolnik szuka żony widzowie dowiedzą się, czy ta kłótnia będzie miała wpływ na decyzję Marcina. Wszak odwiedzi go Marta Manowska. Jej obecność oznacza, że bohater będzie musiał określić, do której z pań jest mu bliżej. Może też nie wybrać żadnej, podobnie będzie u Rafała, który przez internautów został nazwany najnudniejszym uczestnikiem show. Wiktoria z Adamem podejmą się ważnej i szczerej rozmowy o przyszłości ich związku. Będzie można zobaczyć, czy początkowa fascynacja i szybka droga do pierwszego pocałunku nie przeszkodzą im w budowaniu fundamentów pod dłuższą relację. Adam może liczyć na przychylność bliskich Wiktorii. Sympatię zyskał podczas wspólnego spotkania w poprzednim odcinku. Czy Irek również zaskarbi sobie uznanie rodziny Agaty? Podczas wspólnego grilla wydarzy się coś, co niekoniecznie zadziała na jego korzyść. Marcin i Rafał zdecydują, co wydarzy się w 9. odcinku Rolnik szuka żony, najspokojniej będzie u Sebastiana i Kasi. Potencjalni partnerzy będą musieli zmienić biesiadne plany, bo zaskoczy ich nagła ulewa. Zamiast na tarasie, party zorganizują w domu, Kasia będzie chciała pokazać gospodarzowi i jego przyjaciołom, że w kuchni czuje się jak ryba w wodzie. Będą z podziwem obserwować, jak sobie radzi. Uczucie tej pary wydaje się rozkwitać, więc fani formatu w większej mierze skupiają się na losach Marcina i Rafała. Jak sądzicie, które z kandydatek wybiorą?